Hej kochani, witam was w 6. odcinku Enigmatis duchów, czy duchy Maple Creek. Przyjechaliśmy, albo raczej przypłynęliśmy na wyspę łodzią. I teraz tak, będziemy szukać miejsca zbrodni, czyli właściwie tych rytualnych zdarzeń, które się tam działy, wiecie, i których mieliśmy zdjęcie. O, super, przypomniała sobie coś. I myślę, że będzie to ważne. Dobra, okej, wsiadę do auta. No i zdarzył się wypadek. Take this. Inside are the answers to the remaining riddles. Okay. Then the car crash. The man. But still, what exactly happened by these rocks? No, to jest dobre pytanie. Co tu się stało? Krew i przecięta lina. Coś sobie przypominam, ale wspomnienie jest niewyraźne. No dobrze, a gdyby coś z tym tutaj, nie wiem, siorek, nie? No to może po prostu się przyjrzymy bardziej skałom. Mech przykrywa znaki wyryte w kamieniu. A to są te znaki, które ja widziałam. Śrubokręt, nie. Które ja widziałam na jednym ze zdjęć. No, dokładnie. Dobrze, panel z czaszką. To jest chyba ten trzyczęściowy jakby panel, który tam widziałam wcześniej i który będziemy musieli sobie uzupełnić. Na cmentarzu, nie? No, dokładnie. Przystań, coś można zrobić. Dobrze, to w takim razie spróbujmy. Aha, okej, są ukryte obiekty. Dobrze. Pułapka na myszy. Zegar. Szkielet. Co my tu jeszcze mamy? Źródło energii, dobrze. Kamizelka ratunkowa. Taśma taka, wiecie, do mierzenia, miernicza taśma. Co my tu jeszcze mamy? Kubek, filiżanka, no dobra, niech będzie. But, taki raczej kozak, ster. Okej, okay. Futrzana czapka, skrobak i harpun. Harpun jest tu. To nie jest harpun? No jak? Według mnie to jest harpun. Dobra, okej, okay, to jest harpun, według nich przynajmniej. Futrzana czapka. Gdzie my futrzaną czapkę znajdziemy, proszę państwa? Może tu gdzieś jest z tyłu i ja jej po prostu nie widzę. No nie, no chyba nie. Zaraz. Spróbujmy znaleźć futrzaną czapkę. Futrzana czapka, skrobak. A ten skrobak to jak będzie wyglądał? To jest... Aha, dobra, to będzie skrobak. A czy to nie jest... Nie, to nie jest futrzana czapka. Kurde. No to ja nie wiem, czy ja tu widzę futrzaną czapkę, powiem szczerze. No nie wiem, próbujemy ją nadal tutaj tego dorwać sobie. Nie wiem, może jednak rzeczywiście jest gdzieś tam, kurde, w rogu i ja jej nie widzę. Droga futrzana czapko, gdzie jesteś? Kurczę. No. No dobra, bierzemy sugestie. Aha, czyli jest tutaj. No, to nic dziwnego, że jej nie widziałam. Dobrze. Znalazł się sztuczny przedmiot. Skrobak. Skrobak to nam pomoże, żeby sobie ten... zeskrobać ten mech, nie? Tak myślę. Dobra. I teraz tak, widziałam już te runy, były na porwanym kawałku papieru. No, były właśnie. A czy to jest ten wisiorek? Nie, to nie jest ten wisiorek tutaj. I one były tutaj. No tak, ale ja tam nie miałam całego kodu, że tak powiem. Powinniśmy się wrócić
do kościoła. Tak, do kościoła. I na cmentarz. I tutaj były te trzy części. Okej. No i dobra, wchodzimy do krypty. Co my tu mamy? Raczej kogo my tu mamy? O! Chyba ją znaleźliśmy. Żyje? Bo żyje. Wow. I'm here to rescue you. No, to nieźle. That old preacher did this. I don't even know what he wanted from me. Dobre pytanie. Still be lurking around. Czego? I need to get you out of Maple Creek, but my car is broken down and the CB radio's just broken. Can't we phone someone? And what about the others? No one will help us now. And the phone lines are down from the storm. Ekstra. Have you seen my boyfriend? He has a car. Jesteśmy w dupie ogólnie. You go hide and wait for us at the gas station. And whatever you do, don't get found. Dobra, czyli ona żyje, to spoko. Teraz trzeba znaleźć jej chłopaka. Dziwne. Urna ani drgnienie. Wieko jest chyba zamykane mechanicznie. Coś było tu przymocowane do ściany. No, coś było. Nie, to nie pasuje. A śrubokręt? Też nie. No dobra, co my tu jeszcze mamy ciekawego? Czyli ją chcieli zamordować jako kolejną. Super sprawa. Dobra, mamy ukryte obiekty. Jedziemy. Szpadel, tudzież łopata. Berło. Co my tu dalej mamy? Proszę Państwa, laska do chodzenia, lampa. I jeszcze jedna lampa. Dobra, to był koliber. Miech. Młotek. Piła. Kłódka. Pogrzebacz, trzonek siekiery i Mars. To nie jest trzonek, okej. Dobra, to był Mars. Trzonek siekiery gdzieś tu pewnie będzie, jak go znajdę, może, a może i nie. Jest trzonek siekiery. I pogrzebacz jeszcze. Pogrzebacz nie powinien być taki trudny do znalezienia. O, jest, okej. No, super. Trzon siekiery, dobra, czyli to znaczy, że druga część siekiery będzie gdzieś tu blisko, tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie tak, mamy trzon siekiery, zapałki, śrubokręt i ten wisiorek. I teraz tak, gdzie my idziemy z tym wszystkim? Mapa. Idziemy do chata, pokój. A czy my tu w ogóle byliśmy w tej? Zaraz. Przystań, chata, pokój. Musimy się cofnąć do drzewa i potem skręcić na leśny szlak. Dobra. Okej, to tak zróbmy. I co? W stronę skały, w stronę skały. No tak, chyba tu. W stronę jeziora i idziemy chyba do tego... Nie. Zaraz, nie wydaje mi się, żeby to było... O, dobra, w stronę chaty, tutaj, okej. Okay. Czy to jest czasem księżulek? Czy to jest jakiś inny gościu? Lucky day. No nie wiem, zobaczymy, czy lucky day, bo ten gościu to w ogóle nie jest lucky. Przynajmniej tak w moim odczuciu. Dobra, bierz mi siekierę. Siekiera się zapewne przyda. Wnętrze chaty. Dobra, co my tu mamy? Gdzieś już widziałam ten kształt. No, ja też, bo to jest tutaj. Okej, otwieramy.
Nasz pierwszy pocałunek, 2 lutego 1976, to detektyw Hamilton. Czy kobietą jest Emily? No, możliwe. Aha, żołnierzyk, to jest ten drugi, którego tam brakowało. A, jestem tak blisko Emily, nie poddam się. Emily, czy to nie jest tylko detektyw Hamilton? No, chyba tak. Chyba tak, to było właśnie, chyba tak. Dobrze, co my tu mamy? Wędkę? Tak, wędkę. Makuję klamki, standardowo. Tak to właśnie wygląda zazwyczaj. Jakaś kromka tego. Dobra, co my tu jeszcze możemy zrobić? No nie, tu nadal nie ma tej klamki, żołnierzyk, wędka. A, gdyby tu śrubokręt, ale nie, to chyba nic nie da. No właśnie, to nic nie da, dobra. Dowody możemy sobie tutaj ogarnąć. To będzie do detektywa Hamiltona. Detektyw Hamilton ze swoją sympatią. Czy to Emily, ta zaginiona dziewczyna sprzed lat? No, chyba tak. Proszę Państwa, chyba tak. Emily, zaginiona dziewczyna, której szukał Hamilton. Emily była kimś więcej niż tylko podmiotem śledztwa. Ona i Hamilton byli parą. To on, mężczyzna, z którym rozmawiałam, to Richard Hamilton. Aha, muszę wiedzieć, co on knuje. Emily, jestem tak blisko, nie poddam się. No, tylko że Emily nie żyje, z tego co wiem. Muszę dokładnie przeszukać chatę. No cóż, zobaczymy, nie? Jak to nam wyjdzie. Albo i nie wyjdzie. Czegoś tu jeszcze brakuje nadal, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobrze. Przeszukajmy chatę w związku z tym. No tu się robi ciekawie, proszę Państwa. Gościu, którego spotkaliśmy wcześniej, był jakiś taki knujący, to jest ten Hamilton cały. Czyli on też jest cały i zdrowy w zasadzie. Okej, wino. Co my tu dalej mamy? Puszka. Łopata. Jakaś donica była, inne rzeczy. A miód. Miodek. Profesor Miodek. Znacie profesora Miodka? Pewnie tak. Tego sławnego człowieka, który uczy poprawnej polszczyzny. Dobra, kiełbasy, ser, pułapka na myszy i pewnie mnie by również spróbował wytknąć jakieś błędy językowe. Ale to dobrze, że wiecie, są ludzie, którzy dbają o poprawność językową, dlatego że gdyby ich nie było, to ludzie bardziej zaniedbywaliby mowę potoczną, której używają, a wtedy byśmy słyszeli między innymi bełkot jakiegoś rodzaju. Czyli nic konkretnego, mówić, żeby mówić, a to nigdy chyba nie jest dobry pomysł. Dobrze, cutter. I ziemniaki, proszę Państwa, takie mamy teraz. To. Ziemniaki są. No oczywiście, czy człowiek pochodzący z Polski będzie wiedział, gdzie są ziemniaki, prawda? Myślę przynajmniej. To będzie jakiś przecinek, ten cutter? Czy coś w tym stylu? Kurczę, nie wiem. Mam nadzieję, że... O, jest tutaj, okej. Dobrze. Uchwyt klapy, no to się akurat dobrze składa, bo nam to potrzebne. Fajowsko. Brakuje... Jak brakuje? No już nie brakuje. Klamki. I ojej, chyba ktoś próbował to otworzyć przede mną. Chyba mu się nie udało. No chyba to jest ręka faktycznie. I dobrze. Nie będę próbował otworzyć skrytki, póki nie usunę wszystkich ostrzy. No dobra, to jest pierwsze ostrze. Okej. Okay. To jest na zewnątrz. To jest na zewnątrz. Kurde. I to jest jako ostatnie. Trzymaj, trzymaj. Dobrze. Ta piwnica, to coś czuję, będzie grubo. No właśnie, któż to jest? About time, detective. That wacko locked me up when he realized I'd uncovered his secret. You got that bag with the files, right?
They're all his. Richard Hamilton's. He's been living here for all these years, spying on that preacher. We all thought he was just some quirky hermit. Looks like we've been had. I'm not sure what Hamilton's up to, but he's not gonna stop. The man's dangerous. And into dressing rooms? But never mind, I found Kate. Thank goodness! Is she all right? Is she safe? Not yet. We have to get her out of town. I've got a car, but it's parked far away. I'll never make it. Then go to the gas station and find Kate. I'll get the car. It's on my farm. Here, take the keys, and hurry. Dobra, dawaj kluczyki. To jest chłopak Kate? Aha. Okej. Okay. Myślałam, że to jej pomocnik, pani detektyw, no ale no cóż, dobra. Łańcuch do piły. Co my tu mamy? Śrubokręt potrzebny, dobra. Śrubokręt akurat mamy. Szczęśliwie. Otwieramy. Przypomnij sobie datę. Okej, tu mamy tą, tę część. Ile mamy? 3 z 6. No to jeszcze trochę, dobra. Okej, włazimy na... Aha, i znów mamy okryte obiekty, dobrze. Cebula. Kolejna rzecz, którą Polak szybko znajdzie, prawda? Święty Mikołaj. Kapusta. Ciasteczka. To akurat to, co ja szybko znajdę zawsze. Dobrze. Co my tu mamy dalej? To były chodaki. Kufel. Klatka dla ptaków. Termos. Bata, królik, piła. Dźwignia, lewarka. Królik. A to nie... Aha, to nie jest herbata, dobra. I może tu? Nie. Też nie. No właśnie. Czy to jest herbata? Nie, to nie jest herbata. Czy herbata gdzieś tu jest? Nie, nie ma tu herbaty. To jest jakiś, kurde, dzbanek o góry. To też nie. O, o, tu jest herbata. To cała taka ta puszka, nawet nie puszka, taki pojemnik drewniany z herbatą. I dobrze, jeszcze piła nam została do znalezienia i gdzieś tu pewnie leży, tylko że jej nie widzę. Póki co przynajmniej. Droga piło, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Poszukuję cię. No, piło. No, nie mówcie mi, że gdzieś tam jest wro... O, tu jest. O, to taka była wielka. Proszę. Dobrze, dźwignia, lewarka. Teraz tak, zapewne musimy się cofnąć, tylko zobaczmy może dokąd. Mniej więcej... Ojej, w wielu miejscach mamy rzeczy do zrobienia, dobra. Miejsce wypadku, zabytkowe drzewo. Krypta, okej. Okay. No to tak. Dobrze, zabytkowe drzewo. W takim razie jedziemy. Aha. No dobrze, a co ja mam tu niby zrobić w tym drzewie? Aha, okej, okay. Sięgnąć to. Wędko? No to wędko. Dobrze, runy i liczby. No, to jest fragment kodu, już to wiem. Mam wejść do krypty też. I coś tu chyba było, nie? Czy to jest to?
To nie jest to. Kluczyki, siekiera. I może to nie ta krypta? No, to chyba nie ta krypta. Krypta i komnata. Okej, to nie ta krypta. To jest ta krypta. Okej. I wiecie co? I na tym będziemy sobie kończyć chyba ten odcinek, ponieważ jest tu jeszcze całkiem sporo do zrobienia i mam nadzieję, że zostaniecie z nami, ze mną na kolejny raz. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa, pa! Thank you.